chciałam nagrać taki rodzaj pamiętnika. Nie wiem nawet, jak to nazwać. W sumie, bo zaczynam pierwszy raz właściwie w życiu takie samodzielne życie. Mam 24 lata i nigdy nie mieszkałam jeszcze sama. Nie jest to jakoś późno. Myślę, że wiele osób w moim wieku jeszcze nie mieszkało nigdy samemu. A niektóre to w ogóle nigdy nie mieszkają same, bo wyprowadzają się z domu rodzinnego, na przykład z chłopakiem, tak jak ja to zrobiłam. No ale teraz jestem sama i w sumie myślę, że to będzie dobry etap w moim życiu. Tak myślę. Trochę się boję, bo tak jak mówiłam, nigdy nie mieszkałam sama. Nie czułam takiej odpowiedzialności, takiej wielkiej, spoczywającej na moich barkach, że ja muszę sobie w tym życiu poradzić absolutnie sama. Że nikt w tym domu nie czeka i tak dalej. I dopiero się do tego przyzwyczajam, mieszkam sama kilka dni na razie. No i miałam dużo pracy, więc to nie było tak odczuwalne, bo cały czas coś robiłam. I czuję, że właśnie dopiero teraz, kiedy będę miała więcej czasu trochę, to bardziej jakby będę w stanie odczuć i sprawdzić w ogóle, jak ja się czuję w takiej sytuacji. Bo na razie jest takie trochę podekscytowanie, że właśnie, że jak ja sobie poradzę sama, że ja tu muszę sama wszystko zrobić, pozałatwiać i tak dalej. I tak właśnie strach łączy się z jakąś ekscytacją. Aktualnie jestem na etapie takim, że nie zdążyłam jeszcze absolutnie nic rozpakować. Wyglądam jak wyglądam, bo nawet się nie ogarniałam dzisiaj, bo stwierdziłam, że jak mam cały dzień sprzątać, to zrobię to po sprzątaniu. I muszę się zabierać do pracy, mam pełno tu worków, kartonów. Wszystkiego. Nie wiem w ogóle, jakieś tu pomieszczę, będę musiała chyba dowieść jakąś komodę. Nie wiem, zobaczymy. Nie mam jeszcze pełno rzeczy do kuchni, nawet nie ma małych łyżeczek, małych talerzy, jakiegoś sitka, czegokolwiek, także myślę, że też wybiorę się dzisiaj do sklepu, a jak nie to jutro, ale myślę, że chyba dzisiaj. Także chciałabym po prostu, nie wiem, udokumentować w jakiś sposób to, jak wchodzę w takie samodzielne życie, jako młoda kobieta, jak to będzie wyglądało i też pokazać, jak to jest w życiu samej, jeżeli jest się muzykiem. Ja śpiewam na ulicy i z tego się utrzymuję głównie, ale też niedawno zaczęłam śpiewać na weselach, co jest taką ciekawą odmianą, ciekawą przygodą, bo śpiewamy nie tylko jakieś tam, czasami się zdarzają disco polo, nie ukrywam, że trzeba je śpiewać, ale jest sporo takich piosenek naprawdę fajnych, sporo wzięłam też ze streeta, które śpiewam na ulicy, więc wydaje się to fajną przygodą, dosyć męczącą wiadomo, ale no zobaczymy, jak to będzie. Drażam się w to wszystko i tak, dobra, nie gadam już, bo już mi się plącze język, bo ja tak często mam, że nie wiem co powiedzieć, bo w głowie się tyle dzieje. Dlatego zaczynam tutaj ogarniać i zabieram was ze sobą. Powiem tak, to jest jedyne miejsce, to oczywiście nie będzie tak na talerzu i w ogóle, które jest w miarę na razie ogarnięte, by nie w jakiejś kolejności sensownej, ale coś tam jest. A reszta wygląda tak, tu proszę, jakieś papiery, nie wiadomo co. Zdążyłam zrobić pranie przynajmniej, ale tu w ogóle wow. Wyjęłam ciuchy, bo szukałam czegoś tam wczoraj w tych ciuchach, bo są w workach, więc nie wiem nawet co gdzie jest i tak to teraz wygląda. I tam dalej też pełno tego tu, także tak, muszę to ogarnąć, bo po prostu nie da się żyć. Na szczęście w drugim pokoju jest czysto, tam nic nie mam, tylko w tym wszystko zebrałam, ale myślę, że dzisiaj się z tym uporam. No dobra, realistycznie myśląc to pewnie jutro. Zrobiłam taki obiad, ogólnie tak wiem, wszędzie jest syf naokoło, ale to jest takie indyjskie danie totalnie na szybko, czyli po prostu ryż, warzywa na patelnię i dodałam do tego sos, taki indyjski korma i to będzie na zdecydowanie parę dni, myślę, że 2 albo 3 dni, więc spoko. Jak się gotuje dla jednej osoby, to jest ten plus, że będzie na dłużej, także zabieram się za jedzenie, bo już jestem strasznie głodna i potem chyba idę śpiewać na ulicę, ale to zobaczymy. Odezwę się do was jeszcze.
przy okazji pokażę Wam jeszcze, co kupiłam wczoraj na małych zakupach w Tedim. To jest w ogóle taki sklep nowy tutaj u nas w Toruniu przynajmniej. Z takimi pierdołami do domu, niedrogimi. I stwierdziłam, że kilka rzeczy sobie kupię. Pierwsza to jest taka fajna świeczka. Spodobała mi się, wygląda jak jakiś lek. Zapach ma taki... No takie mydło trochę, świeże pranie i tak dalej, ale ja jej nie kupiłam po to, żeby ją palić. Jakkolwiek to brzmi, ale żeby tak tutaj fajnie wyglądała. Kolejne to kupiłam taki... Jak to jest? Świecznik po prostu? No, wykonany z bryłki soli i w środku wkłada się podgrzewacz i tak ładnie też tutaj wygląda. I kolejna rzecz, to słuchajcie, ta piękna pani tutaj z kształtami obłymi. Taka świeczka też wydawała mi się, że to będzie fajnie wyglądać. I powiem Wam, że ta szafka powoli już nabiera jakichś tam kształtów. Okej, więc przebrałam się, wiem, z tyłu są nadal wszędzie rzeczy, nic się nie zmieniło. Ubrałam się tak raczej na luzie, przebrałam dres i piję kawę, którą zrobiłam sobie już dawno i jeszcze jej nie wypiłam. Ciągle nie mogę w ogóle zrobić naprawdę idealnej kawy, cały czas coś jest nie tak, jest albo za bardzo rozwodniona, albo za mało kawowa, za mocno, już nie wiem jak ją robić, ale próbuję i jestem gotowa, jest no tak za 10-18. Więc tak właśnie zakładam, że około 18 pójdę śpiewać i myślę, że tak za 2 godzinki do 20. W trakcie nie będę mogła nagrywać, bo z telefonu puszczam muzykę, ale może ktoś tam mnie nagra, doda na Insta story. Czasami tak się zdarza, w sumie często, to może coś tam dodam, a jak nie, to po prostu pokażę Wam, jak wygląda mój sprzęt, jak go rozkładam, gdzie będę, jakie miejsce biorę i tak dalej. Powiem Wam, że trochę się stresuję, bo nie śpiewałam od no ponad tygodnia i dla mnie to już jest taki okres, że muszę się troszeczkę na nowo wdrożyć, więc jest stresik, ale myślę, że będzie fajnie jak zawsze. Moje ulubione miejsce tam niestety jest zajęte, niestety tam też chłopaków nagrywać, ich kojarzę, także będziemy musieli szukać dalej niestety, no ale to jest sklep powszedni i muzyka ulicznego. Nie zawsze znajdzie się fajne miejsce, szczególnie tak późno po południu, ale szukam dalej. Będzie trochę głupio mi nagrywać siebie samą na ulicy w moim mieście, więc nagrywam w ten sposób, będę do Was mówić. Dogadałam się z chłopakami, że za 45 minut mogę tam być, więc na razie sobie pogadam gdzieś indziej i potem tam po prostu przejdę. Na początku miałam taki duży problem, żeby zagadać do kogoś, kiedy ja mogę wejść za niego, ale wchodzę ze swojej strefy komfortu i pytam, także opłaca się. Okej, chyba spróbuję tutaj. To jest takie jedno z popularniejszych miejsc, w których można grać na szeroki. Więc na razie przez te 45 minut będę śpiewać tu. Wrzucam parę moment, żeby ludzie wiedzieli, gdzie wrzucać. Tam jest moja tabliczka i tu jest głośnik. Sprawdzę, czy jest naładowany dobrze. Tak, okej. Okay. Mogę zaczynać. Muszę... Dzisiaj był bardzo dobry dzień, poszło super. Co, nie nagrałam, aha, nie nagrałam, że zmieniałam miejsce. Sorry, że teraz tak głośno, ale gotyk. Zmieniałam miejsce, bo tam straż miejska przyjechała, że jakiś mieszkaniec mnie zgłosił. No i sam tylko spisali mnie, normalnie nic nowego, czasami się zdarza. No i przeszłam na to miejsce, gdzie z chłopakami się umówiłam, że tam będę grać. I tam jeszcze pograłam z półtorej godzinki. I wyszło ogólnie super. Także jestem zadowolona, bardzo fajnie było pośpiewać po takim długim czasie. Brakowało mi tego naprawdę.
Więc super, spotkałam jeszcze moich znajomych, w ogóle iluś tam, akurat się przewijali przez starówkę, to zawsze takie miłe, bo fajnie reagują. Hej, ja właśnie zmierzam na próbę. Nie wiem, czy mówiłam tutaj już, ale śpiewam ostatnio na weselach. Zaczęłam to robić, żeby sobie trochę dorobić i jest to też taka fajna przygoda. Więc właśnie zmierzam na próbę, przyjechałam do pobliskiego miasteczka i idę sobie taką fajną drogą wiejską i czeka mnie kilka dobrych godzin śpiewania, a później jak wrócę, to może jeszcze pójdę pośpiewać na ulicy, ale nie jestem pewna, bo może już się zmęczyłam, bo nie chcę tak nadwyrężać swojego głosu, bo teraz jak idę wesela, śpiewanie na ulicy i taki cały dzień śpiewanie po prostu kilka razy w tygodniu, prawie codziennie, właściwie to codziennie śpiewam, więc może to być trochę wyczerpujące dla głosu. Muszę to tak dobrze wyczuć. Zobaczymy, jak to będzie. Księżyc przysłoniły, zniknął tam w ciemnej dali. Moje... No jeszcze raz, bo to zaczęłam za nisko i wszystko. Moje biedne serce czuję. Coś fałszuje. Dobra, no teraz fałszuje się. To jeszcze puściśmy. Chmury księżyc przysłoniły, zniknął tam w ciemnej dali. Jestem tak wymęczona. Śpiewałam od... Byłam tam od... po 12 chwilę, więc zaczęliśmy tak, nie wiem, 12.30? Może troszeczkę później. I wyszłam o... przed 20. Także tak, mieliśmy przerwę na obiad, co prawda. No i tam też trochę gadaliśmy, no ale jednak śpiewania było naprawdę dużo. Jestem zmęczona, ale tak pozytywnie zmęczona, tak kreatywnie zmęczona. To jest takie fajne zmęczenie. Także cieszę się bardzo, jestem na bardzo urodziwym przystanku właśnie. I czekam na autobus, chociaż trochę się martwię, bo powinien już być. A jak nie ten, to pewnie będzie za jakąś godzinę czy coś, więc mam nadzieję, że jednak przyjedzie. Słuchajcie, zrobiłam znowu trochę bałagan, ale byłam na małych zakupach i kupiłam takie piękne poduszki w Homli, były promocje. I tak sobie dobrałam takie różowe, one raczej będą do sypialni, ale tutaj będę miała taką. I wybrałam sobie w takim kolorze pasującym. I do tego taki kocyk, tutaj będzie, myślę, że do tego zielonego to będzie fajnie wyglądało. I jeszcze myślę nad kolejną taką kremową też z jakimiś frędzami, ale zobaczymy. Kupiłam sobie makramę. Jakieś różne tam zawieszki na ścianę, pierdołki, jakiś lampion, świeczki, taki świetny w Pepco jest świecznik do tych świeczek. Takie słodkie coś, co wygląda jak z Pięknej i Bestii trochę. Bardzo mi się spodobało z suszonymi kwiatkami w środku. Także teraz są promocje w Homli, w ogóle wszędzie właściwie, ale w Homli były najfajniejsze rzeczy takie do domu. Także mam nadzieję, że to będzie już coraz bardziej tak domowo wyglądało, jak to wszystko ogarnę. Okej, wiecie, chyba skończę już tego vloga. Lubię w ogóle nagrywać tutaj, w tym lustrze. Jest taki fajny klimacik. Nagrałam vloga z kilku dni. W sumie nawet nie wiem, z ilu wyszło ostatecznie. Ale myślę, że już mam dosyć materiału. I widzimy się w kolejnym filmiku.
to by było na tyle. Nie wiem, jeszcze nie umiem nagrywać, nie umiem się żegnać i witać. Jest to dla mnie trochę dziwne, jeszcze niezręczne. Nie wiem, czy to się zmieni, czy po prostu nie będę się witać i żegnać. Trochę to mi się wydaje dziwne, ale nieważne. Jest jak jest. I to tyle, bo gadam głupoty. Pa!